Witam was bardzo serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Dragon Age 2. Mamy jeszcze jednego maga do upolowania. Nie to, na J. Na wolności. Mamy wrócić do przypiska w danym mieście i sprawić się z Juanem, elfim magiem, ale to pewnie w nocy trzeba tu przyjść. No bo kiedy by inaczej. Patrzyłam sobie ile jest, jaki jest maksymalny level cap. Dragon Age 2 wychodzi na to, że jest, powiedzmy, jeśli bym robiła wszystko, a nie wiem, nie zrobiłam tych księg, więc nie zrobiłam wszystkiego i tych mieczy nie wiem, czy zrobię, to jest maksymalnie z dodatkami macie, możecie zdobyć 27, 8 może, jak wszystko zrobicie, ale tak naprawdę wszystko. No a i tak przecież niby max level jest 50. Można zdobyć. Jakim cudem? Chyba cheatując i dopisując sobie level. Nie wiem. Tyle się wyczytałam przed chwilą. No to my mamy już 21 poziom, więc bliżej końca niż dalej, no nie? Tak dużo nie zostało nam tych zadań chyba. I jeszcze nam został oczywiście dodatek, który chcę zobaczyć, bo nie widziałam. Bardzo chętnie, bardzo. W tym znaku zabójcy będzie. Czy jakaś nowa broń, nowa zbroja. Bo ta zbroja jest oklepana dla mnie. Ja znałam wszystkie zbroje z te pierwowzoru, no nie. Z dodatku ten miecz, ten klucz był. No i ta zbroja strażnika, no nie, była w tym dodatku w dziedzictwie. No, ale co będzie takiego w znaku zabójcy? Bardzo mnie ciekawi. Czy ktoś w ogóle wróci z jakiejś postaci z pierwszej części? Może. Nie mam pojęcia. I o czym się będzie opierał? Wiem, że więcej jest tam zadań pobocznych, ale to już wam mówiłam. W dziedzictwie były 3 poboczne, a tam jest troszkę więcej. No. Nie liczyłam, ale no, raczej widać, że jest więcej. Dziwny jesteś. Nie! Oż ty! No to jeden tylko ten był dobry mag. Obydwoje chyba to jacyś magowie krwi byli, ta Ewelina była i ten też. Nie uciekniesz. Znowu to samo. Jak mogłeś? No. Demonem. Debil. Teraz jesteś pod fazy. Już się zmienia w potwora. Już, kurde. Cię nie przywołał. Chodź tu, kurde. Chłon. Nie uciekaj. Wiedziałam, że ucieknie. Ktoś mnie wsysa. Come on, nie, proszę mnie nie wsysać. Jesku, bijemy. Jak tam panowie sobie radzicie? Mam nadzieję, że jesteście dobrą kompanią. Wow, Sebastian już zdech. Brawo, Sebastian. Dobra. Jakoś tam mu zbili trochę życia. Ogłuszenie, można go ogłuszyć. Cwaniak się leczy, no czemu by nie? O nie, odejdź. My się nie będziemy bawić w sysanie. Zasysanie. No i kogo ja tu chciałam użyć? Nie, spie... Ja ledwo żyję. A chciałam użyć... Kurde, chciałam użyć szóstki. Wow, ty tego kobiety nie przeżyjesz, no. Raczej. Nie. Wczytaj. Tak się nie będziemy bawić z sobą, gościu. Ja nie zdążyłam. Nie chcę się leczyć. Wiem, że mogłabym, ale... Chciałam mojego skilla użyć i nie wyszło mi. Wyszło mi cień, kurde. Dobra, zostawiamy na razie maga. Niech stoi, debil.
Chyba, że rzuci na mnie wysysanie, to tu będę spindzilać i to tak kilometry. Jak mnie walnął. Tam. Chciał bronić naszych kompanów. Tu Sebastian coś taki miękki jest. O, Boże drogi. Dobra, zajmijmy się cieniami. No i Sebastian już leży, no. No normalka to chyba najwyraźniej ten chłop jest, kurde. Ale widzę, żeście Juana dobrze pobili. No i zaś mi pułapkę rzucił, mnie wsysa i mnie paraliżuje. Za jednym za... Aha. Nie, tam nie idę. Ty! Co ty robisz? Ty! Nie ma! Koniec tego dobrego zasysania. Sebastian, przykro mi. Najsłabsze ogniwo. Buchy bohaterska, tak, tak, tak. Buty bohaterskie. Buchy. Jakie buchy? Czy mam już cały zestaw ten bohaterski? Nie, bo mam kamiennego młota, hełm, rękawice Maury, bo mam dopiero... Jeszcze mi dwóch rzeczy brakuje. Też może jakieś statystyki setowe. Będziemy mieć... Dobrze, to chyba wszyscy. Możemy się zameldować z powrotem do pięknej Meredith. Czy ona taka piękna? Moje lata przeżyła już chyba, co? Nie mogę trafić. Dobra, na dół. Już zrobiłam, połapałam. Dwóch niestety nie wróci. Trzeci się zabawił i wrócił. Chciał trochę pożyć. A nie cały czas był w ten więziony. Bywa. Dobrze, idziemy. Ewentualnie posprzeda jakieś rzeczy, które nie potrzebuje, takie jak na przykład Nie, raczej nie będę nic sprzedawać, ani nie będę u nich kupować, bo raczej oni nie mają nic, co by mnie mogło zainteresować. Ja mam iść. Chyba do sali templariuszy, co? Ja tak trochę nie pokazuję, dziwnie. A w ogóle mam zaznaczone je to zadanie? No raczej tak. Okej, zobaczymy. Bo tu chyba byliśmy. Zabierając zadanie ze sobą. Tak, tutaj. No i co mi powiesz teraz? I'm led to believe that both Huon and Evelina are dead. Unfortunate, but necessary. No niestety nie było innego wyjścia. Turned himself in. Rather happily, I might add. I would have had him executed immediately. But the boy's father made an impassioned appeal on his behalf. What say you, champion? Do you believe Emil to be dangerous? Nie, to idiota. Zależy. Nie, raczej nie. He was never a danger to anyone but himself. Very well. Emil will keep his life, though I will watch him closely. Żegnaj. To widać, co plan się. Cieszę się, że mogłam pomóc. No. I'm pleased to have played a part in keeping the city safe. I bid you good day, champion. Mały problem. Nowe zadanie. Co zaś ma zaś problemy? Kto? Co? Odsuńcie się, bo chcę przejść. Dobra, co my mamy? Co nam wyskoczyło? Mały problem. Warik coś tam. Czegoś za wiele. Dobra, to lecimy. Tak na razie nie mamy nic innego, a jeszcze się wstrzymię z dodatkiem. Potem sobie zrobimy. Dobra, jakiś... Aha, i tak muszę podejść. Warik, jesteś tu przy mnie, czemu nie chcesz ze mną porozmawiać tu? Tylko muszę iść do karczmy. Aha, list jakiś. Widziałam. No dobra, niech będzie Warik najpierw. Got a minute, Hawk? No. I know this is ancient history,
But remember that Hightown house Bartran barricaded himself in? No. Bartran doesn't exactly need the place now that he's in the sanitarium. I've been trying to sell it. Życzę powodzenia. Kupujący będą zachwyceni. Może być ciężko. I assume there's not much interest in it. No. There's a really small number of people who want expensive blood-covered houses in a ty nie można poczyścić tam coś usprzątnąć? I found a minor noble in Ravain who bought the place sight unseen. But now there's a problem. They say the place is haunted. I co z tego? Tylko tyle? No raczej nic dziwnego. Anyone who knew the house's history would attribute every noise in the night to ghosts. I may have neglected to mention the mansion's colorful past to the buyer. They've noticed some minor problems, voices whispering in the walls, apparitions, things moving on their own. No raczej duchy. My hope is it's a relic Bartran brought back from the deep roads. We smash it and the haunting stops. Dalej, no tak. W przeciwnym razie co? What happens if we do nothing? Best case, they drag me before the seneschal and accuse me of fraud. The worst trzeba było mówić, że tam jest nawiedzony. To jest nawiedzony dom. Otrzy ci moja pomoc. Can't you do this yourself? Hawk, I'm a businessman. Now and then, I shoot people. I don't know anything about ghosts or magic. A ja tak? It's entirely possible that even if I find the thing that's causing the trouble, I won't be able to stop it on my own. A jak się nie uda? I'm not an expert on hauntings, but what if smashing something does not make the problem go away? Ah, that's where things get tricky. You come from a family with magic, Hawk. You must have experience dealing with the weird. Anders obecnie jest dziwną osobą magiczną. Nie mamy czasu. Zajmijmy się tym, no okej. Okay. Tylko jeszcze podskoczę do chałupy. Chałupki. Thanks, Hawk. I knew you wouldn't let me down. Pójdziemy do chałupki. Popatrzę, co to za list znowu jakiś tam wisi dziwny. No niestety weźmiemy naszego wylana ze sobą. Sebastian, przykro mi, ale muszę zabrać wylana ze sobą. Wygląda jak wylan. No kurde, na czarno się ubrał, się cieszy chłopak, no. Masakra. Coś się w ogóle... Nie, myślałam, że coś się podzieje. Dobra, co za listy zaś? Klur Alistair! Spotkajmy się w twierdzy. Alistair, pamiętasz mnie jeszcze? Chyba nie bardzo. Szuka i wina. Najlepsze na zimno. Aha, zaklinać All Sane. Zalans. Dziękuję za przekonanie Emila do właściwych zachowań. Ale prawdopodobnie rozdałaś. No raczej tak. Nie wiem, jak ci się dzieje, ale te pieniądze mogą być dobrym początkiem. Król Alistair przyszedł! O Jezu. Dobra. To nam wyskoczyło. Potem... Nie każ królowi czekać. Varric? Javelin. Dobra, może zróbmy tą posiadłość nawiedzoną. No kurde, patrzcie, przyszedł ten... Aha, to nocą pewnie, co? Nawiedzenie, no tak. Wow, przyszedł mój były, znaczy... Nie, bo to jest ten, ja inaczej... O! Inaczej wyglądam, mnie nie będzie pamiętał. Ech. Mech Alistair, dlaczego? No tak, no bo ja miałam jakoś tam inny, źle to ten, save'y mi wtedy znikły, do wszystkiego w ogóle, właśnie Dragon Age'a mi wtedy znikły save'y i do Walking Dead mi znikły save'y. Kurde, trzymaj człowieku save'y na komputerze, a potem znikają jak głupie. Dobrze. Załatwmy tą posiadłość nawiedzoną. A potem możemy iść do króla. Królu, pamiętasz mnie, bo ja ciebie tak, kurde. On raczej nie bardzo.
Raczej mnie nie będzie pamiętał, niestety. Butelki się przewracają. No ja niczego nie słyszę. No to wyjdź. Ale ty niedobra jesteś dla niego. Wow, latający bazon. Nie wiem skąd. Drzwi. Ja nie słyszę nic. Dzięki mnie uderzą, pospadają mi na głowę. La 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 la. In about 10 seconds, I'm just gonna smash everything in sight. We're getting closer. I can feel it, Hawk. Tak, to dobrze. Chodź. Look at this. My brother's junk was left here. O nie tylko. A co? Bartrand was a sentimentalist. This ja też. Our state in Orzammar. When I was 7, I knocked over one of mother's plates and broke it. My brother yelled at me for an hour. This was made by the artisans of House Saldras. The clay was from the Adros Etuna River, which never sees the sun. Dałaś mi sobą rządzić, zmyślasz. To niespodziewane. He was that upset over a dish. I don't think it was a dish to Bartrand. That stupid plate was the whole city of Orzammar to him. Dobra, coś tu jest nawiedzonego, byłaś. Wyskakuj. Boże. W ogóle. Ktoś tu jest w takim razie? Nie, będziemy tak łazić tam i z powrotem, co? There's no way the veil could be torn this badly. This isn't being caused by some random artifact. The idol is still in the house. It has to be. Naprawdę? Alleluja, bo bym nie wiedziała, że to dalej tam jest. Dziękuję, że mnie wpuszczacie. Ale chyba tu nic nie ma. Więc po co mnie tu wpuściliście? Po co? Na co? Żeby rozgrywkę ci wydłużyć. Aha, na to. O, porządek duchy zrobiły, brawo! O to chodziło. Ała! Co to kurwa było? Duchy, ale nie, nie, ten, nie, nie myjcie mnie, już się myłam, odejdźcie. Odejdźcie, odejdźcie, posprzątajcie, ale odejdźcie. Boże drogi. Nie? To coś ty słyszał? Jak nie, jak tak. Are you real? You've got to get out of here before it comes back. Jestem prawdziwa. Możesz mi nie pomacać. Don't waste my time with your lies. Tell me where it is. Daj jej mówić. Śpiesz ci się gdzieś, Variku. Uspokój się. Take it easy, Varric. She's telling us what she can. She's hiding something, Hawk. Hej, 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 znowu mamy się z tobą bić. You must have found it. I swear, I don't know anything about an idol. Please. Maker, no. It's dark. Oh no, cała chałupa się do góry nogami przewróci znowu. Oh no. Oh no. Oh no. Niewidzialny duch golem. Ma to sens? Nie wiem. I leci na mnie. Ej, chodź tu! Chodź! Chodź tu! Chodź tu! Dzięki. Nie zmusz piesełek. Piesełek. Tak na schodach mi lejesz. Ja się odsuwam. Ja nie chcę. Zostać po twarzy. Anders, ale ty jesteś marny. Co ci się stało? Mój pies chyba nie bardzo może atakować, tylko leci na tego golema. Dobra, stajmy sobie gdzieś w miejscu. O, każdy będzie miał do niego dostęp, chyba. Au, au. Chodźcie, bo to nie wszystko.
cienie przyszły. Co to tu jest? A, cienie. W 8 ciągu. Okej. Okay. Jeszcze coś tu zostało. A, golem przyszedł! O Boże drogi! Odsuńcie się, bo będzie boleć. No i co, zwiesił się? Jak podejdę, to dopiero wtedy uderzy. Aha. Eteryczny, energetyczny golem. No chyba w nikogo nie trafiłeś, golem. Tam. Kolejne cienie. A, Warik się nie uleczył, tak mi przykro. Wszyscy się uleczyli, tylko nie on. Dobra, chodźcie tak w kubkę. Bo ja mam skilla na was. Gdzie się odsuwasz? Jeszcze jeden. Dobra. No. O kurde. O kurde! Spokojnie. Ej. Spoko. Teraz cię uleczą. No, no bliżej tego golema. No. Come on. Come on. Stój tam, tam cię nie dostanie. I czemu się ruszasz, no? Ała, kogoś zaboli. Dobra, chciał. This is a piece of the idol. No, wow. I should have known Bartran would lie to me. Of course he'd keep a piece of the statue for himself. Think of what we could do with this. Nie taki był plan. Postradzałeś rozum, to zbyt niebezpieczne. Varric, you've been acting strangely since we arrived. I don't think you want to keep that shard. I know you're just trying to look out for me, Hawk. But I can handle this. It's not the whole idol. It's just a sliver. Nie. I need this thing. 6 years of my life have gone into this. O Boże. And there we go again. This thing's magic seemed only more potent when broken. The shard is my only hope of curing Bartrand. It's my only chance to set any of this right. Weź go sobie. Nie, pozbądź się. Listen to yourself, Varric. It's already controlling you. You have to let it go. You're not listening, Hawk. I know I can handle this shard. Jak sobie z nim nie poradzi, nie przekonujesz mnie, to do ciebie niepodobne. I'm worried, Varric. You're beginning to sound exactly like Bartrand. Fine. I don't really want to argue about this anyway. Take it. It's your problem now. Maybe Enchantment Boy can dispose of the thing for you. That was the right decision, Hawk. You've saved him great pain. Let's go. Anders, nie wkurzaj mnie. I think I could use some air. Dobra. Kamienna opaska. Średnia. Raczej zła. Tam u góry chyba już nic nie było, no nie? Tam mógłby w tym, ale zawsze warto sobie sprawdzić ewentualnie. Jakieś skrzyneczki tu czasem nie ma, jakiegoś kuferka nie ma. To po co ja tu przyszłam? Dobrze. To co, mamy teraz... Sandala, okej. Okay. Meryl zaś coś chce. Teraz to odejdzie. Pochaszczeli i będzie dobrze. Przecież nie, no nie będzie dobrze. Dobra, pójdziemy stąd ten odłamek do Sandala. Jakąś runę pewnie mi zrobi.
całkowicie zniszczy. Good. Carry on. O, zaś tam. I my sobie to będzie szybciej. No i co? I pójdziemy do Alistaira, do króla. O, króla Alistaira. Think you can do something with this sandal? Is that lyrium? No. I've never seen anything like that. It's dangerous. Varric suggested Sandal might be able to dispose of it. I think my boy can do better than that. Ooh, enchantment. I co mi z tego ciekawego zrobiłeś? Prastara runa lyrium. Czy to będzie w runach? Tak. I co to daje? No, która zwiększa szybkość ataku. Ja mam w ogóle miejsce. Nie. Nie mam do broni miejsca. A ktoś z naszych kolegów ma? Pewnie tak. Co tam jeszcze macie? Avelyn, Meryl, Varric. Varric. Zawartość. Poboczne. Chodźcie do tego. Chodźmy do króla. A nie, czekajcie. Przecież mogę podejść do stołu i chyba ci, co mają tam coś... Jakąś broń... Aha. Awarów. Ale ktośkolwiek ma to? Nie, nie sądzę. Dobra, Varricowi zmienię, jeśli mogę. Będzie miał szybkość ataku. Ura. Ale tu chyba nie ten. Czekaj, co tam Alistair mi powie znowu. Czy ja chcę... którego z panów? Dobra, pobujałem się trochę z Alistairem. Z Alistairem, tak. Z Andersem. Dobra. Tu oni są. I tak czekał. Noc. Let me guess. That's your final answer? Three mages have fled to Ferelden, and you have intervened to protect them, as if it is your right to do so. What other answer did you expect, Your Majesty? A maybe might have been nice. I do not deal in maybes. I deal in cold, hard facts. As should you. Perhaps when Ferelden next chooses a king, it will be one that takes his duty to the Maker seriously. Ciekawe. Hej, pamiętasz... Nie, nie pamiętasz mnie przecież. Wzywałeś mnie? Nie zważaj na nią. Pozdrowienia, hello. I've been better. Manlier too, come to think of it. This is the champion of Kirkwall. Right, I'm Alistair. King of Ferelden. And this is Tegan, my uncle. Pan Tegan. Sort of. I'm actually Tegan. I'm only sort of his uncle. Your Majesty. May I say, o Boże. What an honor it is to meet you. Nie przesadzę. You could, but you'd be the first today. I fought at Ostagar. What happened there was a great tragedy. Yes, it was. Sadly, Loghain still lives. Say, weren't you a great warden once? That's the rumor. Wait. No właśnie. Weren't you? That's the rumor. I guess we get around. No, raczej. I was hoping we could talk. Would have been better timing before being emasculated by Meredith, but I'm not picky. Czego chcesz? Ja i audiencja u króla. Znasz mnie? No raczej. I'm surprised you would even know who I am. I know you came here from Lothering. A Ferelden refugee that did well for herself. Against all odds. I have to admit, I was hoping your influence in Kirkwall might be of use. Things haven't been going well with Orlais. Without a Viscount here, however, there's only the Knight Commander to deal with. Dlaczego Meredith była zła? You were having an argument about mages. Yes, well, apparently I don't feel the same way about mages as the Chantry does. So we're in disagreement. That means they get nasty. They're like that. Mogą mieć tu dobrze? Sounds like the circle is better off in Ferelden.
You'd think so, wouldn't you? Sadly, I don't control the Circle. I can only deal with mages outside the Circle, of which there aren't many. Więc przejmij krąg. Aren't they in your kingdom? Why not just kick the Templars out? Ha! Easier said than done. Doesn't mean you shouldn't try. We'll see what comes of it. Ferelden had a blight to contend with, remember? We're not exactly at our strongest. Wielu tu Ferelden-czyków. A lot of your people fled to Kirkwall, you know. No. I know. I wish I could have helped them. Their blight devastated the kingdom, and afterwards, well, it hasn't exactly been peaceful. They're welcome back, of course, as are you. But after so many years away, would you still consider it home? Powiedzmy, no. Ferelden will always be my home. I hope we see you back there someday. We could use someone like you, champion. To stało się z Orlej. Is there to be a war then? I hope not. You're more optimistic than I am. Empress Selene is doing her best. Orlej isn't the most stable place right now. Dlaczego? What's happening in Orlej? Oh, the usual. Attempted assassinations, uprising, fancy parties with stinky cheeses. Apparently, some Orlesians think it would be grand to get their lost province back. Well, we won't let them swoop down on us, will we? That's right. Swooping is bad. Masz tu pewien, mogłabym być wicehrabiną. jak mogę pomóc? Do you really think there's something I can do? Sadly, it may be too late. Meredith got wind of my arrival sooner than I'd hoped. What you can do is protect Kirkwall. It will take someone like you to keep it from falling apart. To moje miasto to wielka odpowiedzialność. Jest inne zagrożenie? Protect Kirkwall from what exactly? You ask me, the biggest threat to this city just walked out the door. But maybe that's the ex-Templar in me talking. Well, I suppose we should be getting back. We should. The hero of Ferelden should be back in Denerim by now. You're always so formal. He has a name, you know. okay. Spoko. Dobrze. Może jeszcze podskoczymy do Warika, co on tam chce nam porozmawiać z nami. Tak szybko sobie załatwimy to zadanie. A nawet dwa, bo tam jakieś dwa, jak widzicie, coś chce. Więc porozmawiajmy z nim. Listen, Hawk. I don't know what came over me back there in Bartrand's house. I'm glad you're watching my back. Zawsze do usług. Taka już jestem. Cieszę się, że nic ci nie jest. Had me worried there. You never have to worry about me, Hawk. Ciekawe. Edwina, let's get a couple of drinks here. Jeszcze raz. Hawk? Ach. Co? Wyduś to z siebie. Mowę ci odebrało. Nie śpiesz się. Whatever it is, I'll hear you out, Varric. Maker, I hate it when you're reasonable. Call me a filthy nug licker once in a while, for pity's sake. Look, I just want to say, it has been an honor knowing you. Do rzeczy, co jest nie tak? I wzajemnie, no, you're pewnie. You're a good friend, no. I know. It's hard to imagine what you do without me. You know it's 6 years today. 6 years since I found you dragging your tail out of Bartrand's office. Here's to whatever comes next. No pewnie, no. Dobrze, na razie wszystko. No niestety musimy iść do Meryl. I to będzie dziwne. No ale zobaczymy, co ona coś tam knuje. Raczej nie jest zachwycona. No ale no, trudno, no. A pecha i... Tak będzie. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Dragon Age 2. Dzięki, cześć.